Dzień dobry Państwu, Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań. Mówi doktor oczywiście Fryderyk. No i drodzy Państwo, zaczęło się rok akademicki. Jest już od połowy miesiąca, drodzy Państwo, rozpoczęty. Ja trzymałem kciuki tak naprawdę od początku moich studiów za mnie i też za innych studentów. Ale tak jak widać, drodzy Państwo, ten rok akademicki to jest więcej niż święto. A uczestniczyć w takim, żyć na takim więcej niż święcie, to jest, drodzy Państwo, przede wszystkim taki zaszczyt, takie wyróżnienie, drodzy Państwo. No i wyróżnieniem też jest oczywiście móc zarabiać jakieś oczywiście wielkie pieniądze w trakcie studiów i oczywiście też po studiach. I tutaj otoczenie, drodzy Państwo, skupia się na otoczeniu przedsiębiorstw, o czym my bardzo często, drodzy Państwo, właśnie mówimy. No, więc tutaj kursy akurat, które są nieobligatoryjne, one bardzo często stają się bardzo, drodzy Państwo, po prostu pomocne. Jednoczesność tutaj akurat pracy i kursów jest bardzo wskazana, ale to jest dostępne nie tylko, ale mówimy, że tylko na wielkich miastach, drodzy Państwo. Więc tutaj akurat wielkie miasta mają o wiele, wiele, wiele łatwiej. O czym ja często wspominam, że ja preferuję, drodzy Państwo, wielkie niezależności, wielkie korporacje, wielkie koncerny transnarodowe i te koncerny też kontynentalne, drodzy Państwo. I też, drodzy Państwo, właśnie preferuję dzięki temu wielkie miasta i też wielkie, drodzy Państwo, przejścia pomiędzy tymi wielkimi miastami. Szczerze powiedziawszy, bierzmy pod uwagę to, drodzy Państwo, nie tylko to, na co nas stać po prostu, drodzy Państwo. Taka jest prawda, drodzy Państwo. Jeśli chodzi o to, o czym my cały czas i do czego my dążymy. Tak, drodzy Państwo, szukając własnego, egocentrycznego, bądź co bądź produktu, tak naprawdę szukaliśmy też firm, które oferują pewne, drodzy Państwo, elementy i pewne opcje tej bazy danych, którą my już osiągnęliśmy, drodzy Państwo. A zatem to, co dzisiaj robimy, jest tak naprawdę uzyskane dzięki, drodzy Państwo, po prostu sprzedaży, promocji, reklamie, pracy oczywiście, drodzy Państwo. I też oczywiście wytężeniu intelektualnemu, dlatego że praca wiąże się, drodzy Państwo, z pracą intelektualną i również oczywiście z wytężeniem intelektualnym, drodzy Państwo. Ja tutaj staram się, drodzy Państwo, przybliżyć akurat tą nomenklaturę, drodzy Państwo, pracowniczą wielkich wojewódzkich miast, a tutaj akurat te miasta powiatowe, drodzy Państwo, one powinny być akurat większe, ale tam są klienci, drodzy Państwo, i też należy tutaj akurat być, drodzy Państwo, niepowściągliwym i trochę bezwzględnym oczywiście, dlatego że to jest, drodzy Państwo, przyczyną do naszego dalszego rozwoju, awansowania i sukcesu. No, gratuluję wszystkim, którzy oczywiście przyczyniają się do tych pierwszych miejsc na wszystkich miastach, i na wojewódzkich, i na powiatowych, drodzy Państwo. I tutaj akurat podnosimy, drodzy Państwo, jeśli już, ten dodatkowy właśnie taki sump egocentryczny pułap, drodzy Państwo. To jest bardzo ważne, dlatego że wtedy, będąc oczywiście, będąc sprzedawcą, będąc pracownikiem, będąc zaufaną pracownikiem, to bądźmy twardzi, no to, drodzy Państwo, mamy tutaj wzgląd już na wyższą, drodzy Państwo, po prostu kulturę. I nie tylko. I tutaj, drodzy Państwo, jest potrzebna pewna trafność, umiejętność, drodzy Państwo, zarządzania, umiejętność też dowodzenia oczywiście, umiejętność też podwyższania tych pułapów, drodzy Państwo, sprzedaży. No różni się to od pracy, drodzy Państwo, innej pracy na produkcji, ale my oferujemy, drodzy Państwo, wysoki poziom, drodzy Państwo, wielkich miast, widoczny, drodzy Państwo, indywidualnie, masowo, zbiorowo i też naukowo, więc tutaj tak jak widać, skoro demokracja jest od tego 89 roku, czyli, drodzy Państwo, od lat 90, tak jak weszła, drodzy Państwo, ta nowoczesna marketingowa sprzedaż, plus minus oczywiście, tutaj mówimy o tych wydarzeniach chronologicznych, no to, drodzy Państwo, szczerze powiedziawszy, tutaj akurat idzie to tym ukierunkowaniem naukowym, drodzy Państwo, no z Europy i trochę też z Ameryki, drodzy Państwo.
Tym niemniej miejsca jest bardzo wiele na indywidualne plany, realizację tych planów i, drodzy Państwo, też dodawanie nowych, drodzy Państwo, dodatkowych oczywiście projektów, które nie są już projektami takimi manualnymi albo projektami zaliczanymi do, drodzy Państwo, tego dodatkowego takiego wytworu, drodzy Państwo, kultury, który również tam zalicza się, drodzy Państwo, do postmodernizmu i nie tylko oczywiście. Ale powiem szczerze, że tutaj akurat waluta jest, nie jest najważniejsza, ale gdy dodamy to, że jest najważniejsza, mając ten dualizm walutowy, drodzy Państwo, czyli ekonomię już, drodzy Państwo, walutową, przechodzimy też, dodajmy bankowość, drodzy Państwo, i wtedy rozpoczynają się dodatkowe, drodzy Państwo, półki sprzedażowe. I tutaj jest potrzebny do tego fach w łapach, drodzy Państwo. No, każdy z Państwa go oczywiście ma. I ja się z tego bardzo cieszę, ale, drodzy Państwo, jeszcze dodajemy ten fach w łapach, który jest bardzo dobrze widziany na wielkich, drodzy Państwo, miastach. I tutaj te wolne zawody, drodzy Państwo, to jest jedna kwestia oczywiście, a, drodzy Państwo, oczywiście fach w łapach to jest druga kwestia, drodzy Państwo. No i ja zachęcam do tego, dlatego że to przynosi dodatkowe, drodzy Państwo, właśnie pieniądze. Co jest dalej, no to doskonale Państwo i lepiej jeszcze oczywiście, że to się da zrobić. Państwo o tym oczywiście wiecie. Piękne parki, piękne rynki, piękne, drodzy Państwo, deptaki, piękne centra miast są oczywiście zaopatrzone, drodzy Państwo, w muzyków, w teatry, drodzy Państwo, w przedstawicieli handlowych, gdzie nasze produkty też są, drodzy Państwo, wystawiane oczywiście i również jest tam sprzedaż oczywiście, drodzy Państwo. I oczywiście jest to dla nas już wszystko osiągnięte. Rozdawanie ulotek, marketing, drodzy Państwo, to wszystko, darmowe puszki, drodzy Państwo, oczywiście napojów gazowanych, Coca-Coli, Pepsi-Coli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. One są, drodzy Państwo, już osiągnięte i to jest na porządku, że tak powiem, dziennym, drodzy Państwo, więcej niż na porządku dziennym, drodzy Państwo. Ale na przykład tematyczne, drodzy Państwo, uniwersytety, to jest do osiągnięcia, drodzy Państwo. Więc tutaj akurat Niemcy mają bardzo wiele takich uniwersytetów, a w Polsce takie prywatne uczelnie już są i już, drodzy Państwo, są uniwersytety, które są właśnie takie rozszerzone, jeżeli chodzi o bagaż dorobku i o bagaż doświadczeń dydaktycznych i nie tylko, drodzy Państwo. Ja jestem z tego dumny oczywiście, cały czas to tę dumę ze sobą mam. A, drodzy Państwo, jeszcze powiem szczerze, że tutaj to zależy od miast, bo już nie tylko ten renesans, trzeba przekroczyć barok, tak jak to już jest powiedziane. I po baroku, drodzy Państwo, ta rzeczywistość, drodzy Państwo, technologiczna jest stawiana na pierwszym miejscu albo koło pierwszego miejsca po prostu, drodzy Państwo, o czym ja mówię od samego początku. Drodzy Państwo, to jest bardzo ważne oczywiście, drodzy Państwo. Piękne, drodzy Państwo, oczywiście charakterystyczne dla naszego państwa, dla Polski miasta, więcej niż wyrosłe, drodzy Państwo, piękne, wzniosłe miasta są, drodzy Państwo, już powiększone i poszerzone o, drodzy Państwo, prawdziwe tutaj architektury zagraniczne, europejskie oczywiście, drodzy Państwo, choć też znajdują się architektury, drodzy Państwo, amerykańskie. I my ze swojej strony dołożymy tutaj, teraz śmiało mogę o tym mówić, wszelkich starań oczywiście, no bo o to mi chodzi, do tego, żeby te strefy, drodzy Państwo, z tymi architekturami zagranicznymi były monumentalnie, drodzy Państwo, powiększane o kolejne i kolejne i kolejne, drodzy Państwo, budynki, place, drodzy Państwo, centra kultury, że tak dodam, nie tylko centra kultury, nie tylko o to mi chodzi oczywiście, drodzy Państwo, i oczywiście te sfery społeczne i takie społeczno-publiczne, drodzy Państwo. Tutaj akurat w tym przypadku nic się nie zmienia, dlatego że jest październik. My tutaj już jest, drodzy Państwo, jesień, więc akurat można śmiało sobie zażartować, co by było gdyby, nie wiadomo o co chodzi. Ale my, drodzy Państwo, akurat stronimy od tego typu rozwiązań. Dlatego właśnie Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań, dr Fryderyk, żegnam się z Państwem. Do widzenia Państwu.
Jeszcze tylko jedna taka rzecz właśnie, mówię o tym, że drodzy Państwo, bardzo dobrze wychodzi kwestia już też taka filologiczna. Polacy są bardzo dobrymi filologami, są bardzo dobrymi też internautami, są bardzo dobrymi pisarzami, poetami, drodzy Państwo, znajomość języków jest bardzo wielka i też dzięki temu, drodzy Państwo, i dzięki podróżom udaje się to wszystko, drodzy Państwo, realizować, a tak naprawdę te plany są więcej niż zrealizowane, dlatego że ten pułap realizacji jest o wiele większy niż pułap, drodzy Państwo, założeń. I cały czas tak jest, drodzy Państwo. Telewizja Przemysłowa, Giełda Poznań, Doktor Fidery. No, drodzy Państwo, w grubszym mundurze, bo już jest jesień, żegnam się z Państwem oczywiście, do widzenia Państwu. Jeszcze jedna kwestia, oczywiście, drodzy Państwo, proszę pamiętać o tym, żeby, drodzy Państwo, po prostu wspólnie bardzo dobrze oczywiście się odżywiać, drodzy Państwo. Ja bardzo chętnie wspieram, drodzy Państwo, studiowanie studentów, drodzy Państwo, i integrację, drodzy Państwo, oczywiście społeczną, a już szczególnie podoba mi się, drodzy Państwo, na poziomie po prostu firmy i ponad poziomem firmy, i ponad poziomem pracy. Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań, Doktor Fryderyk, do widzenia Państwu. No i zaczynamy, to mówię do pełnoletnich, od dobrego, ciepłego, polskiego, drodzy Państwo, grzańca. Do widzenia Państwu.